Chodzi o to, że czy się to człowiekowi podoba, czy się człowiekowi to nie podoba, to tutaj na Ziemi człowiek funkcjonuje w pewnej walce dwóch przeciwstawnych sił. Oczywiście człowiek ma wolną wolę, zdecydowanie, i dlatego, że człowiek ma wolną wolę, wbrew obiegowej opinii, że wolna wola tak naprawdę jest wielkim problemem człowieka, to też wolna wola jest wielkim obrońcą człowieka, bo powiedzmy zwierzęta czy rośliny, to one nie mają trochę wyboru, a ludzie mają wybór. Każdy człowiek ma wybór. Czy ludziom się wydaje, że nie mają wyboru, to jest nieprawda. Każdy człowiek ma wybór, której z tych sił ulegnie, bo musi której z sił ulec człowiek. Bo te siły są silniejsze od człowieka. Rozumiecie, one są silniejsze, te przeciwstawne, walczące ze sobą siły. I ja pamiętam, jak na początku, jak się nawróciłem się, to jedną z takich pierwszych rzeczy to było to, że być wolnym znaczy mądrze zależeć, bo człowiek musi wymyślać swoją zależność. Wracamy do siły, a propos sił. Te walczące ze sobą siły, one są. No właśnie, to są siły. To jest tak naprawdę duchowa rzeczywistość, w pewnym sensie podzielona na dwie strefy. Na dwie strefy. I one od wieków ze sobą walczą. Wiecie, to jest walka starsza niż czas. I ja bym chciał, żebyście na to spojrzeli z takiej perspektywy, która jest troszeczkę perspektywą głębszą, niż się nam wydaje, bo nam się wydaje, że wiecie, szatan, to on, no właśnie, jak będzie mówił do ciebie, na przykład ktoś mówi, mówisz, powiedział, szatan mi coś powiedział, nie? Szatan mi coś powiedział i to brzmi w ten sposób, że on usłyszał głos w głowie, na przykład masz to zrobić. Ja pamiętam, jak przebywałem w szpitalu psychiatrycznym tam sobie któregoś razu więziennym i no tam siedzieli ludzie, co im. Szatan mi powiedział, żebym zabił żonę. Taki pan z Mazur był. I on zabił żonę, zabił dwoje dzieci, bo mu szatan tak powiedział, nie? No i ludziom się wydaje w ogóle, że szatan jak mówi, to on przychodzi do niego, masz zabić kogoś, nie? Nie. Ja w ogóle nie wiem, czy jemu szatan coś powiedział. Temu panu. Natomiast wiem, że szatan mówi, ale nie tak. Jakbym tak mówił, to był niesamowicie prosty do trzaśnięcia. Czyli jakby te siły demoniczne mówiły w ten sposób do człowieka, to byśmy bardzo szybko wiedzieli, że to jest szatan. No i powiem tak, rzadko kto by temu uległ. Natomiast szatan mówi w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Mówi jak ty. Ty myślisz, że to ty. Że to ty. Że to są twoje myśli, że to są twoje idee. Twoje koncepty, ty sobie obracasz, ty obracasz sobie jakby obrazowo, szatanem sobie obracasz w umyśle, szatanem obracasz. Ja ci pokażę, jak to działa. To jest bardzo ważne, bo jak to się trzaśnie, to w ogóle życie zaczyna przybierać inny kształt. Zupełnie inny kształt. Wiecie, po hebrajsku mrok, bo tytuł tego kazania to jest mrok czy życie. Możesz sobie napisać, wybór należy do mnie. Po hebrajsku mrok to słowo ofel i oznacza duchowe, jakby ci to powiedzieć, zamroczenie. O. Duchowe zamroczenie. To jest mrok. Kiedy Żyd mówił ofel, to on mówił o duchowym zamroczeniu. To jest słowo zupełnie różne od ciemności i od nocy. Ciemność to po hebrajsku choszek i oznacza ciemność fizyczną i psychiczną. Zaciemnienie psychiczne, ale też ciemność taką zwykłą fizyczną, się ciemno zrobiło gdzieś, zgasła jakaś lampa i to oni używali słowa choszek. A noc to jest lej i to oznacza rzecz przeciwną dniowi. Prawda? To jest coś przeciwnego niż dzień. Wiecie, więc widzicie, że ofel, on w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, ani z tą nocą fizyczną, ani z ciemnością w jakimś pomieszczeniu, ani nawet z ciemnością psychiczną. Nie ma nic wspólnego.
I gdy Żydzi używali słowa ofel, to oni zaznaczali tym słowem demoniczną strefę, która przysłania ludziom światłość Boga. Oni to rozróżniali tysiące lat temu już. Oni wiedzieli, że jest coś, co zasłania światłość Boga. Czy ja w ogóle mogę prosić, żeby uchylić jedne drzwi? To jest duszno się robi. O, dziękuję. Proszę, o, starczy. Wiecie, jakiś czas temu siedziałem sobie na łóżku i rozmyślałem sobie o pewnej sprawie jakiejś. I nagle moje myśli odjechały. I odjechały na samo dno tego zagadnienia, o którym rozmyślałem, na samo dno, obrazując mi najczarniejszy wariant tej sprawy. To był najczarniejszy wariant. Były różne warianty tej sprawy. Że ona się uda w 100%, będzie 100% sukces, że będzie 80% sukces, 50%. Były różne warianty. Wiecie, jak to jest, jak się rozmyśla o czymś. Że tam myślisz sobie, czy no nie wiem, myślisz o jakimś biznesie, że na tym zarobisz tyle. No ale jest też taki wariant, że nie tylko nie zarobisz, ale wszystko stracisz. I moje myśli nagle zjechały. Ja w ogóle nie miewam takich rzeczy. To było dla mnie... Ja kiedyś tak miałem. Ja w ogóle sobie przypomniałem, że ja kiedyś tak miałem, że to miało miejsce kiedyś w moim życiu. Taki zjazd. Że raptem ja widzę najczarniejszy aspekt tego zagadnienia. Zobaczyłem całe zagadnienie od zupełnie negatywnej strony. A końca tego... tej ciemności nie można było dostrzec. To było jak lej po bombie. Nie, no na pewno takie coś nastąpi. Wezmę się za to, czy też nazwę to, na pewno ta sprawa przybierze taki obieg. Tej ciemności nie było końca. Tej ciemności. Rozumiesz? Negatywizm do kwadratu. Tonąłem w tym problemie. Siedziałem na tym łóżku i tonąłem w tym problemie. Ja tonąłem w tym. Tonąłem w tym wariancie tego problemu. Ja tonąłem w tym wariancie. Tylko o tym mogłem myśleć w tym momencie. Moje myśli tam były. Na pewno to się nie uda. Na pewno to przyprowadzi, będzie miało takie skutki. Na pewno. Jakbyś, nie wiem, ktoś na przykład mnie wtedy zapytał z Bogu, czy o czym ty jesteś przekonany? Jestem w 100% przekonany, że to się nie uda, że to rypnie, że to pęknie, że to się rozwali, że to się zniszczy. Jestem pewny tego. Pewny. Byłem pewny do kwadratu. Moje myśli krążyły coraz szybciej, coraz silniej. Generowałem potencjalne skutki problemu. Ja to generowałem. To jest przedziwne, bo ja to widziałem z dwóch stron. Z jednej strony ja potrafiłem obserwować, co się ze mną dzieje. Z drugiej strony przeżywałem tą rzecz. Widziałem, że jestem na drodze uwierzenia w ten problem jako w ostateczne rozwiązanie dla mojego życia. Wiecie, ja byłem w takim miejscu, bo wiecie, krąży to wokół ciebie, krąży wokół w tobie. I ty w pewnym momencie zaczynasz być absolutnie przekonany, że to jest koniec. Wiecie, co to jest? To jest wiara. Pojawia się wiara. Co tam mam? A, kołnierzyk. Tam wiara w ogóle. Ja zacząłem uwalniać wiarę w to. Ja zacząłem wierzyć w to, w ten czarny strumień. Ja zacząłem wierzyć w tą ciemność. Zaczynałem wierzyć. Stałem wręcz na granicy tego pójścia wiarą w to, wiecie. I ja rozumiem wiarę, ja żyję wiarą, ja wiem, co to jest. Wiara dla mnie nie jest czymś takim po prostu, że się coś lekkiego boję. Jak ja zaczynam w coś wierzyć, to jest coś takiego na przykład, że ja się nigdy z tobą o tym, więc ja się nigdy nie podzielę innym wariantem z tobą. Nigdy. Jak ja wierzę w coś, to ty nigdy ode mnie, nigdy, w żadnej rozmowie, rozumiesz, w żadnej rozmowie nie usłyszysz innego wariantu tego zdarzenia. Zapytajcie moją żonę, jak jest z takimi normalnymi sprawami domowymi. Jest jakaś rzecz i jest, ja wierzę, jest jakaś prawda Boża, ja staję na tej prawdzie i jest koniec. Ze mną nie można porozmawiać sobie. Ja w ogóle nie jestem łatwy do życia w tym, bo to nie jest łatwe do życia. Chciałoby się to rozważyć, a ze mną nie rozważysz tego.
Kanon się długo musiała uczyć tego, że my nie możemy sobie porozmawiać o tym. Ani na wesoło, ani na smutno, ani przy stole nigdzie, ani w samochodzie. Po prostu nie. Dlaczego? Bo ja nie mam innego wariantu. Jak będzie, tak będzie. Tak będzie. A w dodatku, co ciekawe, bo jako domowy patriarcha, a każdy mężczyzna, który założył rodzinę, to jest domowy patriarcha. I w środę zapraszam wszystkich panów i powtórzę to jeszcze na końcu. Nie w tą, tylko w następną, tak? Żeby się dowiedzieli, że są domowymi patriarchami. Bo kto to jest domowy patriarcha? Domowy patriarcha to jest osoba, która ma ostatni głos w domu. Na przykład u mnie w domu nie jest ważne, kto co mówi. Ważne jest, jak ja to zakończę. Jak ja to zakończę. Sara może na przykład powiedzieć, wiesz, mówi, kurczę, ale mam problem z tą sprawą. A ja będę szedł, powiedział, to nie jest problem żaden. To będzie rozwiązane tak i tak. I tego się wszyscy będą trzymać teraz. Ze mną się nie porozmawia o tym jej problemie. Nigdy, 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 nigdy. Ona też w ogóle już ze mną o tym nie rozmawia. Jak ona usłyszy ode mnie taką rzecz, nigdy Sara nie przyjdzie do mnie o tym pogadać. Nigdy. Bo się od tego nauczyła od urodzenia. Ona ma to wpojone od urodzenia. Ojciec powiedział, jak będzie i tak będzie, jak ojciec powiedział. Trudno, to jakby mam trudny egzamin. Nie. Nie. Skąd to jest Pisma Świętego? Trzeba czytać Pismo, wiedzieć, jak powinien patriarcha postępować, ale to nie na dziś temat. Chodzi o to, że ja wiem, czym jest wiara. I ja stoję w tym momencie na granicy tej wiary już. Ja mówię, zaraz uwierzę w to, że ten problem, rozumiecie, on się skończy katastrofą. Że ta sytuacja skończy się katastrofą. Zaraz w to uwierzę. A wiem, że jak w to uwierzę, na 100% tak będzie. Bo ja żyję z wiary. Czyli co ja tam zrobię? Zainwestuję cały swój potencjał. Cały potencjał. Mówię, na 100% ta ciemność się zrealizuje 1:1. A kurczę, nie widać jej końca. Jak lej po bombie. I mówię, wiedzie to we mnie, to we mnie wiedzie. Siedzę i zaczynam się w ogóle bać. Oglądam to, oglądam to. Ja dopiero potem załapałem, że to jest w ogóle obraz proroczy. Rozumiesz? Ja przeżywam w tej chwili pewnego rodzaju, bo to, tak powstało to kazanie. Ja przeżywam w tej chwili to, jako prorok, bo ja to muszę przeżyć. Ja tego nie opowiem ludziom inaczej. Dlatego ja wam to umiem opowiedzieć, bo ja to przeżyłem. Ja mam przeżycie. Ja mam w ogóle prorocze przeżycie. Ja wam mogę to opowiedzieć, jak to w ogóle funkcjonuje. I mówię, zdarzy się 1000%. Rozumiesz? I nagle usłyszałem głos gdzieś w środku. A teraz patrz. I w jednej chwili moje myśli jakby wyskoczyły z toków negatywnych. Jakby wyskoczyły z torów. I zacząłem oglądać ten sam temat, ten sam wątek, ale z perspektywy sukcesu, jakby mnie przeniesiono na drugą stronę tego zjawiska. Przed chwilą byłem w czarnej dupie, a siedzę cały czas na tym łóżku. W ogóle, w tej chwili już jestem widzem, już w ogóle wiem, że dzieje się to we mnie, jestem widzem już tego zjawiska. Jestem widzem, gdzieś to w środku. Byłem z tej strony i teraz powiedziałem ten głos, a teraz patrz. I przeniosło mnie na drugą stronę tego. W ogóle siedzę i teraz się patrzę i mówię, ale jaja, ten sam temat widzę. To był temat spory. Temat związany z różnymi ludźmi, którzy winni się pojawić w pewnych w ogóle kwestiach. Tutaj nie było tych ludzi, którzy mogliby dotknąć różnych stref. Tam byli ludzie. Raptem ich spotkałem. Raptem, kurczę, oni uwierzyli mi na słowo. Raptem oni weszli ze mną w kooperację. W ogóle, rozumiesz, tu ich nie było. Byli tu. Ja mówię, wow, jedna sprawa. Jeden wątek. Dwa obrazy. Zupełnie różne. Zupełnie różne. W jednej chwili moje myśli wyskoczyły z torów. Wyskoczyły z czarnych torów. Wyskoczyły. Bóg powiedział do mnie, pokazałem ci mrok.
naucz ludzi, jak mają z tym postępować. Zobaczyłeś mrok. Zobaczyłeś Ofel. Pokazałem ci głębię mroku. Na mojej sprawie jakiejś. Przyjaciele, trwanie w mroku zaburza wszelki ogląd rzeczywistości. Zrozumcie mnie. To nie jest proste kłamstwo. Kłamstwo pod tytułem, że ci się nie uda. Nie. Ty się zaczynasz znajdować po stronie pod tytułem nie uda się i zaczynasz być tam generatorem energetycznym. Rozumiecie? Generatorem. Wiecie, kto był odpowiedzialny za to, co się teraz wydarzy w ogóle po tej stronie mroku? Ja. Nie szatan. Ja tam stałem na granicy uwierzenia. To moja wiara mogła sprowadzić do mojego życia głębię tego w ogóle, co tam widziałem. Mogłem w to uwierzyć. Mogłem w to uwierzyć. Ja miałem zaburzony obraz rzeczywistości. Wiecie, z czym to było związane? Ja czułem, ja myślałem, rozumiecie, w taki sposób, jak ta mroczna strefa mi proponowała. To było organiczne. To było organiczne. Ludzie, ja w ogóle doskonale rozumiem, że ludzie czują jakąś katastrofę. Oni czują jakąś ciemność. Oni ją przeżywają. Ja to w ogóle rozumiem, bo to jest mrok. To jest Ofel. To jest druga strona księżyca. Ciemna strona księżyca. Druga. Odwrotna. Ale to jest materia. Ludzie, to jest materia. To jest duchowa materia. Zresztą może byliście zdziwieni. Tutaj poprosiłem kilka osób i wyszedłem z takim małym urządzeniem do tych ludzi. I przykładałem im to do głowy. Ponieważ nie byłbym sobą, jakbym tego nie sprawdził. Poprosiłem ostatnio Tadzia, ponieważ coraz więcej jest w naszej służbie, zresztą o to się modlimy i tak będzie, coraz więcej będziemy prowadzić działań, które mają na celu uwalnianie w ogóle domów, terenów i tak dalej. Mamy mądrość od Boga, mamy dary Ducha Świętego, ale też będziemy wykorzystywać wszystkie znane w ogóle formuły techniczne w związku z tym. Wiemy, że na przykład demony poruszają się na płaszczyźnie pola elektromagnetycznego. A na przykład ciało człowieka porusza się na płaszczyźnie przepływów elektrycznych. I te wszystkie osoby, które tutaj wyszły, to było ciekawe. Każdej przyłożyłem do głowy miernik pola elektromagnetycznego. Tylko w dwóch przypadkach, a każda miała problem, a tylko w dwóch przypadkach to było działanie demoniczne. Natychmiast 0,01 skoczyło na 0,4. I kiedy powiedziałem do demona, wyjdź, natomiast demon wyszedł. Reszta osób nie miała z tym problemu. Reszta osób nie była zestresowana. Chociaż z ich punktu widzenia objawy były takie same. Nie. Tam demonem nawet nie pachniało. Rozumiesz? Bo się porusza w innej strukturze. To jest inna energia. Inna. Dlaczego człowiek Boży jest w stanie trwać w mroku? Dlaczego tak się dzieje w ogóle? Dzieje się tak dlatego, bo praktykowanie prawdy jest udanego człowieka w pogardzie. Bo to się gardzi prawdą. Gardzi się nią. Wiesz, to też mieć prawdę w pogardzie. Dlaczego dzisiaj Kamil pokutował? Dlaczego to tak dotknęło głęboko całej jego duszy, ta pokuta? Wiecie czemu? Tak naprawdę on odczuł ból, że miał prawdę w pogardzie. Gardził prawdą. I to wywołuje potężny ból duszy. To nie jest
stanem, bo ja go znam. To nie jest, na dzisiaj Kamil to nie jest postać, rozumiecie, która po prostu, w cudzysłowie, jak go życie kopnie w tyłek, to on się po prostu rozklei i rozleci. Już nie, tak nie jest. To jest inny facet w tej chwili. To nie jest facet, który po prostu przeżywa jakieś małą rzecz, bo coś tam, nie. I też nie ma tak, że problemy w jego życiu teraz się wzrastają, bo problemy w jego życiu teraz się rozwiązują. Czyli to jest w takim miejscu, on w lepszym miejscu nie był nigdy. Czyli on dziś pokutuje, nie dlatego, jak to się mówi, jak trwoga to do Boga. To nie jest jak trwoga to do Boga. Bo jego życie idzie w górę. Kamila życie idzie w górę. To nie, ono nawet już nie idzie równo, tylko ono sobie się wspina powolutku do góry, bo widzę go, znam go, duszpasterzuję mu, słucham go. Jego życie idzie do góry. Czemu zatem człowiek tak bardzo przeżywa taką rzecz? Ano dlatego, że uświadomił sobie, że miał prawdę w pogardzie. Co to znaczy mieć prawdę w pogardzie? Boga w pogardzie. Zamiast Boga mieć w głowie to się go ma w dupie. Rozumiesz? Boga trzeba mieć w głowie. Rozumiesz? W głowie. A nie w dupie. A on miał go w dupie i on miał drżenie duszy przez to. To nie te miejsce. Rozumiesz? Nie te miejsce. Nie tam jest Bóg. Nie tam ma być Bóg. A mrok, przyjaciele, przychodzi cicho i niepostrzeżenie. Czemu? Bo jest duchowy. Tak jak Królestwo Boże przychodzi cicho i niepostrzeżenie. Rozumiecie? Królestwo Boże przychodzi cicho i niepostrzeżenie. I mrok też przychodzi cicho i niepostrzeżenie. Bo to jest duchowe. Czy wy w ogóle wiecie, że diabeł szum, który robi, to robi dla niepoznaki? Znałem człowieka, dziś jest w Chrystusie, który kiedyś był złodziejem. I mieszkał w małym miasteczku. I człowiek ów, żeby dokonać napadu rabunkowego, zrobił kilka podpaleń w tym mieście w jednym czasie. Po prostu. Dawno temu to było. Wiecie, co się stało? Cała policja, wszystkie służby pojechały tam, gdzie były podpalenia. Człowiek rów ze swoimi kilkoma kolegami poszli, dokonali napadu i odeszli. Wszystkie telefony były zajęte. Nikt nie odbierał. Nie było słychać alarmu, który włączony był w tym miejscu później. Wiecie czemu? Tak syreny wyły. Tak robi diabeł. Robi dużo szumu. A potem przychodzi cicho i niepostrzeżenie. Wiecie, od kogo on się tego nauczył? Bo to jest ciekawe. On się od Boga tego nauczył. Nie wiem, czy wy rozumiecie. Jak wchodzi się do Królestwa Bożego, to najpierw jest wielki szum, wielkie wybuchy. Rozumiesz, o co chodzi? Ale jest napisane w Piśmie Świętym, ale nie było w tym Boga. Można być w Królestwie, a nie może nie być Boga? Tak, to jest możliwe. Uważam osobiście, to jest moja subiektywna opinia, że wielu narodzonych z Bożego Ducha ludzi pójdzie do nieba, rozumiecie? Ale Boga będą dalej znać z opowieści. To jest moje subiektywne. A tak sobie myślę. Coraz bardziej jestem do tego jakby skłonny stwierdzić, nie? Że pocztą pantoflową będą się dowiadywali w ogóle, w którym miejscu jest ten główny pałac. Mhm. A wiecie czemu? Bo mieli w dupie Boga na ziemi. Wiesz? Bo tam w pałacu będą ci, co mieli Boga w głowie. No. Nie każdy będzie mieszkał w domu na Wielkiej Górze. Będą też tacy, którzy będą mieszkali w miastach obok.
teraz sobie niektórzy myślą, ważne, że w niebie. Pewnie. Mrok przychodzi cicho i niepostrzeżenie. Powoli zajmuje miejsce niezagospodarowane prawdą i przybiera postać jedynego i realnego środowiska życiowego. Człowiek tylko to widzi. Tylko to. On nic więcej nie widzi. Nic już nie widzi. Nie widzi rozwiązania. Nic. On tylko widzi, jestem stary, już nic nie mogę, bo jestem stary, tak, jestem stary, dlatego, że jestem stary, to już jest po prostu, nie, do tej pory nie znalazłam faceta, nie, już jestem stara, bardzo stara jestem tak stara, że idę i się rozpadam, rozpada się moje ciało, rozpada się moja dusza, kto mnie weźmie, na co mi obrączkę założą, nie, bo mi palec odpadnie, jestem stara. Ile masz lat? 54, ale jestem stara? Stara jestem, nie znajdę faceta. Wiesz, o co chodzi? Jestem tak chory, że w ogóle nie chory, jestem bardzo chory. Lepiej umrzeć już na tą chorobę, bo ja potrzebuję tyle mocy, że dwóch bogów jest potrzebnych. Dwóch. Dwóch bogów. Rozumiesz? Że jest jeden, nie, ale tak chory jestem. Biedny, jestem tak biedny, po prostu, ja sobie nie daję rady w tym, w ogóle w tym finansowo, nie, nie, nie. To jest niemożliwe. Nie. Tylko to widzą. Przyszedł mrok. Przed Ofel. Rozpostarł swoją czarną w ogóle strefę. Zamazał oczy. Człowiek tylko tak widzi. Ty mu tłumaczysz. Fundamenty, mówi rupon. No, czytałem wszystkie, zrobiłem wszystkie. To zrobiłem. Ja cię słucham codziennie. Ja naprawdę cię słucham. On ma czarne oczy. On oczy ma czarne. Ktoś powiedział, co to jest? Żydzi dawno wiedzieli, co to jest. To jest Ofel. Ciemna strona księżyca. Punkt widzenia. W jaki sposób z niego wyjść? Odpowiedzią jest życie. I to, wiecie, i to ja nie chcę zostawić tego w ogóle jako jakiegoś frazesu, bo to jest życie, o życie. Nie. Ewangelia Mateusza 4,16. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie cienia śmierci, rozbysła jasność. Posłuchajcie, powiem wam prostą rzecz. Życie to jest Chrystus. I każdy skłoni na to głową. Ja nie używam frazesów, jeszcze raz mówię. Jezus naprawdę jest życiem. Ja się w ogóle czasami zastanawiam nad wierzącymi ludźmi. Troszkę Julita tutaj mówiła chwilę o tym. Ja się zastanawiam, dlaczego oni tego nie biorą? Czemu oni nie biorą tego życia, które jest w nich i pod ich jurysdykcją? Jest ich własnością. Czemu nie biorą tego? Czemu nie zrobią tej rzeczy? Czemu nie zechcą? Ewangelia Jana 5,26. Jak bowiem, jak, podkreślam słowo jak, Ojciec ma życie sam w sobie, tak, podkreślam tak, dał i Synowi, aby miał życie sam w sobie. Czy rozumiesz, że Chrystus ma życie sam w sobie? Życie. Życie, światłość, antyenergia, coś zupełnie innego niż tamto, zupełnie inny punkt widzenia, zupełnie inny wariant lub wielość wariantów. Wielość wariantów. Wielość wariantów. Na przykład ludzie się, ktoś się tak, nie wiem, zakochuje nieszczęśliwie. No kurczę, już myślałem, że to jest właśnie ten, od dzisiaj właśnie troszkę rozmawialiśmy sobie wcześniej tutaj o tym, mieliśmy świadectwa. No bo to jest ten, bo to jest ta. Potem to się sypie i wiecie co przychodzi? Przychodzi mrok. I mrok mówi tak. Już koniec. Nie udało ci się. Rozumiesz? A w ogóle rozumiesz, że to jest mrok?
bo z drugiej strony tego kwiata pół świata. Nie wiem, czy ty rozumiesz. Tylko z drugiej strony. Z drugiej strony. Ludzie w ogóle myślą, że jak zostaną rozczarowani, bo ja każdemu życzę, żeby został rozczarowany. Rozczarowany jest łamany przez uwolniony. Rozumiesz? Ja każdemu życzę rozczarowania życiowego. To jest bardzo ważne. Człowiek jest rozczarowany tą osobą. Ta osoba mnie rozczarowała. Rozumiem, czyli byłeś tą osobą, co? Zaczarowany. Halleluja, jesteś rozczarowany. Jesteś uwolniony. Nie rozumiem, czemu nadal przyglądasz się ciemnej strefie. Masz moc do tego, żeby spojrzeć z drugiej strony. Wiecie, co tam jest? Tam jest jedna mała myśl dzieląca. Jedna mała myśl, bo ty stoisz tuż za granicą światła, tuż za granicą życia. Ty stoisz za granicą, bardzo bliziutko, tuż przy słupie granicznym. Rozumiesz? Oczywiście ty możesz iść dalej w ten mrok. Tak jak ci powiedziałem, ja czułem, że mogę iść w ten mrok. Ja tam mogę iść, ja tam spotkam wszystko. Ja tam depresję spotkam. Rozumiesz, o co chodzi? Załamanie nerwowe, samobójstwo. Tam wszystko będzie po drodze. Rozumiesz? Popadnięcie w nałogi, frustracje. Okej. Ale wystarczy, że zrobię krok obok i zobaczę inny wariant. Okej, ta osoba mnie rozczarowała. Boże, ile tu jest osób. Wow. Wow. Hiob miał rację. Wszak losów tych jest wiele. Losów. Tam są inne losy. Jezus to nie tylko osoba, ale również odrębny wymiar. Posłuchaj mnie. Chrystus to jest wymiar. Nie rozumiesz, co ja mówię? Ja bym chciał, żebyś troszkę poszerzył pogląd na temat Chrystusa. Chrystus to jest nie tylko osoba. Chrystus to jest wymiar. Czy ty rozumiesz, co to jest za wymiar? Bóg posłużył się tym wymiarem, żeby złapać w pułapkę szatana. On go chwycił Chrystusem. Szatan wpadł w ten wymiar i nie umiał się odnaleźć. Bo tam była inna struktura molekularna, tam inaczej funkcjonowało to wszystko. Szatan zgłupiał. Przez tysiące lat namawiał ludzi, żeby ludzie uważali się za pępek świata, żeby dbali o wszystko w ich życiu, żeby w ogóle po prostu zabijali, dlatego żeby ich tylko pupcia nie bolała, rozumiesz? A tu raptem pojawia się nowa filozofia. Oto umrę za nich z własnej woli. I jakaś szalona obietnica, a potem zmartwychwstanę. Szatan zwariował. Zwariował. Bóg szatana wpuścił w to środowisko pod tytułem Chrystus. Utknął tam szatan, utknął. Nie potrafił się w tym poruszać, rozumiesz? Nie potrafił się w tym poruszać. On nie wiedział, co to jest. On nie rozumiał tych rzeczy. Najnowszy Ant-Man, ten wymiar kwantowy, on pokazuje bardzo ciekawą w ogóle rzecz ludziom. Ludzie w ogóle myślą, że wszystko jest takie jak oni. I wiecie, gdzie szukają zagrożeń? W rzeczach większych niż oni. Nie rozumieją, że największe zagrożenia są niewidzialne. Dopiero kiedy się zmniejszają do tego stanu, że wchodzą w wymiar kwantowy, widzą, że tam jest odrębne państwo. Ale jazda, inna technologia, inne rzeczy. Tu nie ma olbrzymów. Szatan mówi, tu nie potrzeba być olbrzymem. Chodzi o to, że załatwię ci jako maluch. Będziesz szukał gdzie indziej. Rozwalę cię tym, że utkniesz w strefie mroku. Bo on wie, co to znaczy utknąć, bo on sam utknął w innym wymiarze. On chce cię wprowadzić w ten wymiar, rozumiesz to? On chce cię w mrok prowadzić. On chce, żeby każda dziedzina życia... Bo rozumiesz, że każda dziedzina życia ma swój mrok. Każda. Cokolwiek chcesz zrobić, to ma to swój mrok. Swój mrok. Jest taka choroba psychiczna, nazywa się wodowstręt.
Nikt z tego nie może trzasnąć. Co to jest w ogóle? Wodowstręt. Rozumiecie? To jest normalny człowiek, inteligentny, fajny, po prostu. Natomiast on w kontakcie z wodą, tak? Zrozumcie mnie, nie to, że on, nie wiem, zaczyna biegać, kurczę, skakać i coś. Nie, on umiera. Wyskakują mu plamy na twarzy, łapie go, kurczę, zadyszka. Rozumiesz, o co chodzi? Zaczyna ślepnąć, zaczyna stawać mu serce, dostaje zawału, bo deszcz na niego spadł. Rozumiesz? Tacy ludzie przebywają w szpitalach psychiatrycznych. Czy wiesz, że to są jedyni ludzie w szpitalach psychiatrycznych, którzy nigdy nie dostają wody do picia? Nie, cokolwiek, byle nie wodę. Wszyscy na przykład mają wodę, nie dostają soki. Wielokrotnie na przykład dostają wino. Bo to nie są, to są bardzo inteligentni, poukładani ludzie zazwyczaj, to jest ciekawe. Mogą pić wino. Co ciekawe, w ogóle ludzie chorzy na wodowstręt w szpitalach psychiatrycznych, na przykład, gdzie inni nie mają zapalniczek, oni dostaną zapalniczkę. Oni mają na to pozwolenie. Dlaczego? Bo oni zapalniczkę będą traktowali jako antidatum na wodę. Rozumiecie, o co chodzi? Oni będą mieli ją jako amulet. To są takie schorzenia. Oni będą wierzyli, że posiadając zapalniczkę przy sobie, oni niczego nie podpalą tą zapalniczką, dlatego że ich dla nich, bo to by kosztowało zabranie im tym zapalniczkę. Oni tą zapalniczkę wierzą jak w antidotum na wodę. I to, zobacz, co się dzieje. Oni żyją w strefie mroku w stosunku do wody. Rozumiecie, do jakiego stopnia jest w stanie diabeł w ogóle zanieczyszczyć człowieka głowę? A tak to są normalni ludzie. Po prostu normalni. To mogą być inżynierowie, mogą być w ogóle bardzo fajni. Najczęściej sami idą do szpitali psychiatrycznych. Nie buntują się, poddają się. Ciekawy przypadek. Specjalnie pokazują, do jakiego stopnia mrok jest w stanie opanować umysł człowieka. Każda sprawa ma swoją mroczną stronę i ma swoją stronę życia. Każda sprawa. Przejście moje stąd do tych drzwi może się skończyć albo upadkiem moim, rozumiecie, o co chodzi, albo tym, że ja tam dojdę. Wszystko, cokolwiek. Wyjście na jezdnię może się skończyć albo tym, że zabije mnie samochód, albo tym, że mnie nie zabije samochód. I oczywiście ktoś powie, wiesz, no w takiej formule to ja sobie wszystko mam poukładane. Weź inne formuły. Weź formuły takie jak Kamil dzisiaj. Masz lęki finansowe? To znaczy, że jesteś w mroku. To znaczy, że życie finansowe widzisz od strony mrocznej. Ty widzisz ją od strony mrocznej. A te osoby, ci z was, którzy nie macie lęków finansowych, to w ogóle nie oglądacie spraw finansowych od strony mrocznej. Po prostu widzicie ją od strony życia. Dla mnie to jest takie, co zarobić pieniądze? Normalne, że zarobimy pieniądze. To jest proste jak drut. To w ogóle niemożliwe, żebyśmy nie mieli pieniędzy. No jak? Bo to nielogiczne. A drugi będzie siedział i będzie się za łeb trzymał, myśląc o sprawie finansowej. Bo będzie ją widział od strony mroku. On tam nie będzie widział ludzi. On tam nie będzie widział pomocy. On będzie widział upadający rynek. On będzie wszystkie te rzeczy widział. Rozumiesz? On to zobaczy. On to zobaczy. Rozumiesz? Masa ludzi z Ukrainy w ogóle opuszczała swój kraj. W tym czasie kilka przedsiębiorstw budowlanych wykupywało w ogóle miejsca w ogóle do budowania domów, proszę ciebie, w Kijowie i w okolicach. Jak to spadło w cenie? Jak mieszkania pospadały? Niemieckie firmy w tym w ogóle przewodzą. Już w tej chwili mają Niemcy powykupywane ogromne ilości w ogóle nieruchomości. Kiedy było wyjście ludzi z Ukrainy, rozumiesz, o co chodzi, to przedsiębiorcy niemieccy szli. Leciały bomby, ale im nie przeszkadzało, że leciały. I oni mieli w dupie spadające bomby. Rozumiesz, o co chodzi? Szli po linii myślowej naszego brata w Chrystusie Rockefellera. Rozumiesz? On mówił, kiedy ulice spływają krwią. Tak? Kupuj nieruchomość. Czym on się różnił od tych, którzy
wieszali się, proszę ciebie, podczas wielkiego kryzysu amerykańskiego. Czym on się od nich różnił? Rozumiesz? Oni sobie robili linki i rzucali się z okien. Tak? A on podpisywał kolejne, kurcze, rozumiesz, rządowe w ogóle kontrakty. Czemu? Bo widział rzecz z innej strony niż oni. Oni widzieli mrok. Oni w ogóle, wiecie, ile ten, to 20 lat, bo ile ten kryzys w ogóle poniósł ofiar? W ogóle niepotrzebnie. A ile powstało milionerów? Rozumiesz, ile milionerów powstało? Ludzie. Daję wam prosty przykład. Przecież jeżeli na przykład by była wojna w Polsce, nie? To my stworzymy różne rzeczy. Ile my na tym zarobimy, to się w pale nie mieści. Człowieku. My stworzymy taką kontrabandę, że się w głowie nie mieści. Rozumiesz? Do nas będą przychodzić po różne rzeczy. Do nas. Do nas. Wiecie, jak się ogląda II wojnę światową? Ogląda się najczęściej z perspektywy dramatu i tak dalej, nie? Ale nie wszyscy tak oglądali II wojnę światową. Byli ludzie, którzy tak nie oglądali II wojny światowej. Wie, oni nie mówili, że nie jest ciężko. Mieli, jak było ciężko. Oczywiście, że było ciężko. Pieniądz jest pieniądz. I wcale nie było to kwestią jakiegoś złamania swojego honoru i współpracy z aliantem. Nie o to chodzi. Trzeba było myśleć, trzeba było widzieć rzeczy nie od strony mroku. Nie, że wychodzę na ulicę i w ogóle mam w ogóle w głowie, że na pewno mnie złapie gestapo i pójdę do Auschwitz. Rozumiesz? Kiedy ludzie myśleli, że się idzie do Auschwitz, tak? Mój dziadek kursował między Warszawą w ogóle a Nasielskiem, tak? I sprzedawał w ogóle mięso. W Nasielsku robili, człowieku, do Warszawy. 50 kilometrów. Rozumiesz? Dziadek nie myślał o Auschwitz. Wiesz, o co chodzi? Dziadek myślał o zarobku. O zarobku. Jezus to nie tylko osoba, to również odrębny wymiar. Wymiar będący przeciwieństwem mrocznego wymiaru śmierci. To jest przeciwieństwo, odwrotność. On nie tylko coś zrobił i robi, ale był i jest. Zrozum, on był i jest, to jest struktura, to jest coś, w co się wchodzi. Sformułowanie, że ja się skrywam w Chrystusie, nie polega na tym, Chrystus ratuj, Boże ratuj. Kiedy Dawid mówił, wchodzę do twierdzy Twojej wchodzę, ja do twierdzy wchodzę, chronię się w Tobie, Jahwe, to on, wiesz, co robił Dawid? On wchodził w inną formułę myślenia o danym problemie. Rozumiesz? On kiedy... To był właśnie Dawid. To była taka postać. On mówi, chronię się w Tobie, Jahwe. Chronię się w Tobie, Jahwe. Polegało na tym, że w ogóle, kiedy zaniósł sery i chleby swoim braciom, którzy byli na służbie u Saula i był nastolatkiem, tak? I śpiewał sobie, chronię się w Tobie, Jahwe, tak? To kiedy oni widzieli Goliata, to widzieli go od strony mroku. Ale wielki. Rozumiesz, o co chodzi? Ale petarda, ale... Co tam jest zapisane? W ogóle nie wiem, czy wy to... Zobaczcie, jakie tam są przejaskrawienia. Jakie... To jest takie przejaskrawienie, posłuchajcie mnie. Nie wiem, czy wy kiedyś to zobaczyliście, że trzon jego włóczni był jak wał tkacki. Czy w ogóle wy kiedyś zastanowiliście się nad wałem tkackim? Co to był wał tkacki? Najmniejszy wał tkacki ma średnicę 25 cm w tamtym czasie, bo to sprawdziłem. W ogóle taki nie był Goliat. Żeby teraz, ja zobaczyłem tak, mówię, Boże, przecież to jest ściema. Ja sobie rozrysowałem ten wał tkacki i sobie wyobraziłem jego dłoń, ręce i palce i to w ogóle nie pasowało do jego wzrostu. Mówię, to by było tak, że normalnie, no dobra, jest duży, no ma 3 metry, bo tam wychodzi, on ma trójkę. Gość ma trójkę, ale to wychodzi, że on ma takie pazury. Wiesz, takie paluchy, żeby objąć ten wał tkacki. Nie miał takiej włóczni jak wał tkacki. Nie miał takiego miecza, jak tam jest opisany, bo by go Dawid nie podniósł. Ludzie, o cud, ja wiem, srut, nie cud.
To był 3-metrowy gość, tak, z pokolenia olbrzymów. Miał włócznie, tak, powiedzmy, która miała 3,5 metra i była taka, powiedzmy. No nie, ale nie taki wałtkacki, no. Nie miecz, kurczę, rozumiesz, wielkości szyny kolejowej. To jest nieprawda w ogóle. Ale co oni widzieli? Mówią, straszny jest Goliat. A Dawid przyszedł, a Dawid widzi to samo. Widzi, w ogóle widzi to samo. Akurat wchodzi, kiedy tamten ma prelekcję, kiedy on kazanie im robi. Kazanie, proszę ciebie, o upadku Izraela. No rozumiesz, lży Izrael. I Dawid idzie, No nie, a co to jest, mówi? Co to tam lży zastępy pańskie? Oni, o, to Goliat. Szanuj. Dawidku mały ty, głupku. A Dawid mówi, ale ja się tylko tak pytam, mówi, bo to wyszło to, i to lży zastępy pańskie. Bo Dawidek był w schronie pańskim, rozumiecie? On był w twierdzy pańskiej, w Masadzie siedział, on był w twierdzy pańskiej. Jego punkt widzenia był inny, bo jak on widział lwa, czy widział w ogóle jakiegoś wilka, to on w ogóle wjeżdżał w niego, bo co to wilk? Złapie wilka i go uduszę. Tak Dawidek myślał. Złapie i uduszę. A co to? To zabiję to. Mogę to zabić. To coś, co tam krzyczy. Mogę to zabić. Czemu tak było? Czemu oni tak nie myśleli? Bo oni byli w mroku. Ich ogarniał Ofel. Oni widzieli Goliata z innego punktu widzenia. I dzisiaj masa chrześcijan tak ogląda problemy życiowe. Masa chrześcijan, różne problemy, codzienne, wychowanie dzieci, biznes, rodzina, relacje, kościół, służba, ciągle kurczę z perspektywy Ofel. Ale to straszne jest, ale to jest ciężkie miejsce do ewangelizacji, ale to straszne. Ja mówię, wyluzuj, Strasznie to by było, jakby Bóg cię posłał, rozumiesz, na Antarktydę głosić. Rozumiesz, o co chodzi? Nie ma prądu, nie ma ludzi. Rozumiesz, o co chodzi? 4 metry lodu pod tobą. 4 kilometry lodu pod tobą. Rozumiesz? Tam jest trudno. Rozumiesz? Tak, rozumiesz. Tam krzyża ogień. Tam nawet niedźwiedzi nie ma. Niedźwiedzie, co z drugiej strony tam żyją. Kurczę, człowieku. Po prostu Chrystus był i jest. To jest struktura. To jest środowisko. To jest wymiar. W Jezusa wchodzi się tak, jakby wchodziło się do jakiejś krainy. Do krainy o nazwie Chrystus. To jest kraina. To jest Masada. To jest twierdza. To jest przestrzeń. To nie jest postać, co cię gdzieś broni przed czymś. Ja już dawno przestałem sobie wyobrażać Chrystusa jako taką osobę, co ma ręce i nogi. I że on tam we mnie siedzi i on mnie tam przed czymś broni. Ja nie znam takiego, ja dawno takiego Chrystusa już nie wspominam. Chrystus dla mnie to jest kraj. Wchodzę sobie do tej krainy i z tej krainy inaczej widać. Te wzgórza tam są, wzgórza. Bóg mówi do Mojżesza, chodź tutaj Mojżesz. Wprowadził go na wzgórza i mówi, zobacz. Wiesz, zobacz Kanaan. Większość zwiadowców wiecie, jak wróciła z Kanaanu. Oni są wielcy. Wielcy tacy, że koniec. Ale tylko dwóch, ci, którzy byli na wzgórzach z Mojżeszem, Kaleb i Jozue, bo oni z nim tam byli, oni widzieli, wiecie, jak Kanaan? Z góry! Z Kanaan widzieli z góry, ustali na górze, a jak się na górze stoi, to wszystko jest małe. Nawet olbrzymy są małe. Oni z innego punktu widzenia na to spojrzeli. Ci wpadli, zobaczyli w ogóle, że faceci są od nich wyżsi po 30 centymetrów, rozumiesz, o co chodzi? To myśleli, koniec. Koniec. Pozabijają nas, bo są wyżsi od nas. Rozumiesz? Pół życia Mike'owi Tysonowi to wmawiali. Rozumiesz? Dobrze, że nie uwierzył. Jezus powiedział, jestem drzwiami. Wiecie, to jest dziwne słowo. To jest w ogóle dziwne słowo. Bo to słowo drzwi, jak przetłumaczysz z greckiego, to nie są drzwi. Rozumiesz? Tylko jakieś przejście. Ja jestem przejście. Przejście. Najbliżej temu słowu do obecnego nowożytnego słowa greckiego używanego w astronomii to jest portal. Ja jestem portal. Portal. To jest portal!
On powiedział, ja jestem portal. Kto we mnie wejdzie, kto przeze mnie przejdzie, pastwisko znajdzie. I znowu nie ma tam konkretnego sformułowania pastwisko, tak? Tylko tam jest miejsce urodzajne. On znajdzie miejsce urodzajne. Kto przez ten portal wejdzie, miejsce urodzajne tam spotka. Punkt widzenia mu się zmieni. Zmieni mu się punkt widzenia. Przestanie ofel na niego wpływać. Przestanie ciemność na niego wpływać. Przestanie mrok widzieć. Przestanie widzieć tą kurczę turbinę ku śmierci, która go wciąga, 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 wciąga. Wszystko na czarno widzieć. Wszystko na ciemno. Szok. Ewangelia Jana 10:7. Ja jestem drzwiami. Zobaczcie, mówię. Ja jestem portal. Jeżeli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie. I co? I to jest najlepsze. I wyjdzie. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy ty wchodzisz w Chrystusa, to nabierasz perspektywy Chrystusa do wszystkich dziedzin życia później. Ty potem na cokolwiek patrzysz i mówisz, pi, po prostu byłem w Chrystusie, o co ci chodzi? Ja pamiętam, jak pierwszy raz, pierwsze takie moje wyjazdy za granicę były, w ogóle, wiesz, wyjeżdżasz z tej Polski. Wracasz potem do Polski, idziesz przez tą Polskę i wiesz, o co ci chodzi. Chodzi ci o to, że ty trzymasz ręce w kieszeniach i ty już w ogóle, ty się, bo ty byłeś za granicą. To, co w ogóle tutaj jest, no nie, to jest żałosne, to jest smutne. Rozumiesz, o co chodzi? Tam jest wszystko inne. Wiecie, jak ja, co ja robiłem? Ja pamiętam, pierwszy raz wyjechałem za granicę. Ja, wtedy wypiliśmy sobie tam wino z kolegą, za granicę pod tytułem kraje zachodnie, nie? Nie jakieś te tutaj. Wypiliśmy sobie wino z kolegą, staliśmy na ulicy i krzyczeliśmy przekleństwa wszystkie polskie. Rozumiecie? A nam machali ręką. A ja stałem i bluzgałem, ile razy mówię, ale jaja, stoję na środku, czego policja jedzie, nikt mi nic nie mówi. Rozumiesz? Radiowóz jechał, jechałem z policją. Rozumiesz? Języka mojego nie znali. Ja mówię, ale fajnie. Wróciłem do... Ja tak chodziłem. Rozumiesz, to Polska, weź no. Rozumiesz? W Chrystusie byłem. Dotknąłem innej rzeczywistości. Tylko wiecie co? Trzeba tam być. Trzeba tam być. Trzeba tam siedzieć. Trzeba każdą sprawę oglądać z tej perspektywy. Nauczyć się tego. Wprowadzić to w siebie jako metodę funkcjonowania. Ciemność jest widoczna. Mrok cię pali. On pali twoje życie. On jest widoczny. Nikt mi nie powie, że nie widzi mroku. Widzę jakąś sprawę i pierwsza rzecz, nie, to jest takie ciężkie. To jest ciężkie. Przecież to jest mrok od razu. Rozumiesz, że to jest mrok? To jest mrok. Mrok. Gdyby Jezus tam stał z boku, to mówił, weź się uspokój. Nie koksuj. Wejdzie, czyli wejdzie do zbawienia ducha. Wejdzie. Wyjdzie do świętej duszy. Rozumiesz, o co chodzi? On zatacza krąg. Chodzi o to, że Chrystus, On i zmienia cię, kiedy tam siedzisz. Ale spójrz na każdą sprawę teraz z perspektywy. Zrób sobie, w ogóle wiesz, że ty to możesz robić sobie nawet eksperymenty z tego. Mi to Bóg, ja się nie bawiłem wtedy, jak siedziałem na tym łóżku, w te eksperymenty. To Duch Święty pokazał mi eksperyment na mnie. Każdą sprawę możesz obejrzeć z dwóch punktów widzenia. Wiesz, że to jest lekkie, możesz sobie to teraz zobaczyć. Teraz sobie zobaczyć jakąkolwiek sprawę. Coś cię ciśnie. Weź teraz z perspektywy mroku. Rozumiesz? Spojrzysz na to, aż się żygać chce. Co tam może nastąpić, kurczę? Ale weź teraz zobacz z drugiej strony. Zobacz, jaką masz władzę. Ty możesz momentalnie z perspektywy Chrystusa to zobaczyć. Od razu. Od razu. Od razu. Ktoś powie, nie uda się. A jak się uda? Ale to nie uda. A jak się uda? Może się uda właśnie. Ale nie, to nie, to się nie uda. A może się uda? Potem tylko pastwisko już tam jest.
Ewangelia Jana 5:15. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie i ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Trwanie to coś więcej niż przyjęcie zbawienia. Trwanie to ustawiczny stan przylgnięcia i powierzania się. To przekierowywanie swoich myśli na perspektywę Chrystusa jako środowiska. Cały czas, w każdej sprawie. Aby życie było twoim środowiskiem, musisz trwać w Jezusie Chrystusie. Modlitwa i posłuszeństwo, poszukiwanie i odwaga, odnajdowanie i przeżywanie. Rozumiesz? Tak to wygląda. Pamiętaj, na życie się musisz zdecydować. Tak jak na mrok się decydujesz. Patrz, jeśli ty rozpatrujesz sprawę od strony mroku, to ty się na to zdecydowałeś. Zdecyduj się na życie. Powiedz, nie, ja nie będę tego tak oglądał. Nie będę tego tak oglądał. Będę to oglądał z perspektywy innej, drugiej, odwrotnej. Musisz zapragnąć tego. Musisz zapragnąć. Ostatnio z kimś mądrym rozmawiałem i on taką fajną rzecz mi powiedział. Ten człowiek, jeżeli chodzi o na przykład właśnie system wyparcia, który ludzie nazywają wiarą. Jest, nie wiem, firma po prostu, na przykład jakaś jest korpo i jest informacja o zwolnieniach masowych. Masowe zwolnienia. To mają być zwolnienia. I teraz człowiek jest tam wierzący człowiek. Nie będzie zwolnień masowych. Na przykład on myśli, że on wierzy. Ty. To jest mistrzostwo świata. On myśli, że on wierzy. Bo on pracuje tam sobie w korpo i z jakimś tam gościem pracującym w korpo, zarabia tam swoje 8 tysięcy i on myśli, że jego wiara, że on ma taką wiarę teraz, że to w ogóle, że on sobie wyobraża, że on ma w ogóle władzę nad tym, żeby nie było masowych zwolnień. Jemu się tak wydaje. Wiecie, dlaczego on tak myśli? Czemu on takie coś chodzi? Mówi, nie, to nie będzie zwolnień. Ktoś mówi, ale myśli pozytywnie. On nie myśli pozytywnie, on się boi. On się boi. To jest system wyparcia w tym człowieku. A teraz ci pokażę, bo co on robi? On z perspektywy mroku dotyka zagadnienia, więc natychmiast wprowadza system wyparcia i zaczyna w ogóle to sobie nazywać wiarą, bo by było mu ciężko inaczej. Masa ludzi tak robi. Ale teraz zobaczmy człowieka, który patrzy z perspektywy Chrystusa. Dowiaduje się takie coś. Będą zwolnienia masowe. Okej, to znaczy, że mam sporo czasu, żeby znaleźć nową pracę. Zabieram się od dziś do tego. I teraz co? Będę wierzył o lepszą pracę. Bo tu moja wiara jest kompletna. Ja tu nie potrzebuję nic więcej. Ja sobie znajdę lepszą pracę, halleluja. Można prosty ruch zrobić. I on w tym czasie, kiedy dwie grupy tam w ogóle sobie żyją, obydwie patrzą ze strony mrocznej. Pierwsza w ogóle to jest ta, która w ogóle wierzy, która na pewno się zgadza, że będą te zwolnienia, ona się boi. Druga działa w systemie iluzji zaprzeczeń i ona też się boi. To ten człowiek sobie szuka pracy lepszej. Wykorzystuje co? Czas. Działa po apostolsku. Wykorzystuje czas. Znajomości, kontakty. Jak pracowałem z takim chłopakiem, jak w Mrówce z nim pracowałem, zbliżało mu się wypowiedzenie. On wiedział, że szef nie przedłuży umowy, bo już miał napięku z szefem. On pracował dość długo. On zebrał wszystkie kontakty, które miał z przedstawicielami handlowymi. Zebrał, obdzwonił ich, rozumiecie? Przez 2 miesiące ustawił sobie w ogóle taki interes, że z tej firmy wyszedł na swoje. A rozumiecie? Pozawijał tych przedstawicieli. Bo oni z nim handlowali, a nie z szefem. Wiecie, gdzie oni widzieli szefa? Na fakturze. A widzieli mojego kolegę, który z nimi gadał. To mój kolega z nimi gadał, to mój kolega z nimi chodził na bankiety, to mój kolega z nimi sobie robił grille. Rozumiesz, o co chodzi? To mój kolega, nie szef. Szefa to znali z nazwiska. A mojego kolegę znali w ogóle jako tego, który załatwia z nimi biznesy. Ogarnął sobie ich wszystkich i on sobie prowadzi swój biznesik. Rozumiesz, o co chodzi? Wykorzystał to. Nie mówił, w ogóle nie, na pewno mnie nie zwolni szef. Właśnie go zwolnił. On powiedział, dziękuję szefie.
Musisz zapragnąć światła. Musisz zapragnąć życia. Musisz przekląć wegetację, wytrzymywanie i tak zwany święty spokój. Będę teraz trwał w tym roku, będę się na to przyglądał, jak mnie to pochłania. Musisz postawić wszystko na jedną kartę. Kogo masz poza Jezusem? W ogóle kogo ty masz? Kogo ty masz poza Jezusem? Kogo ty w ogóle masz poza tym? Co ty tam w ogóle masz? Ty nic tam nie masz. Ty jesteś pusty wryj poza Jezusem. Pusty wryj. Nic nie masz poza Jezusem. Nic nie masz poza... Czego tu szukać? Czego przelewać z martwego w próżne? Po co? Zabij wszystko, co z Nim konkuruje. Zabij wszystko, co konkuruje z Jezusem w tobie. Te twoje w ogóle możliwości, to z czego Kamil dziś pokonał. Zabij te możliwości twoje. Te twoje kurcze wymysły. W ogóle ja jeszcze przetrwam tutaj ten mrok, poobserwuję. Ja się tym, coś tu wypatrzę, nic nie wiesz, co wypatrzysz? Wiesz, co wypatrzysz w tym roku? Jeszcze większy mrok! On się rozwija, bo wszystko się rozwija według swojego rodzaju. Będzie gorzej, 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 gorzej i gorzej. Chyba, że przejdziesz na drugą stronę. Przejdź na drugą stronę. Zrób mały krok. Powiedz nie, nie będę na to tak patrzył. Nie będę na to tak patrzył. Nie będę dłużej tego ciągnął. Ci ludzie powiedzieli sobie, patrząc sobie w oczy, nie będziemy tego dłużej ciągnąć. Nie będziemy dawać diabłu przystępu. Nie będziemy tego robić. Stajemy na Bożej prawdzie. Stajemy na Bożej prawdzie. Rozpieprzamy piekło. Zapłacimy cenę. A niech na nas plują. A ja powiedziałam, a ja kocham to. Kocham ten rozwód, mówię. Kocham was i kocham ten rozwód. Bardziej niż ten ślub. To jest prawdziwe. A dziś się okazuje, że ślub nieprawdziwy. A miłość raduje się z prawdy. Z czego się mam radować? Z prawdy się będę radował. Kocham ich, kto się z prawdy raduje. Z prawdy się raduje, bo kocham. Ja nie jestem sentymentalnym gościem. Ja jestem romantykiem, ale nie sentymentalnym. Rozumiecie? Ja mam zdjęcie, jak ktoś mi zrobi. Mi trzeba zdjęcie zrobić. Ja nie robię ze zdjęć. Ja, że muszę w jakichś okolicznościach. Ja się nie utrwalam. Mnie ktoś utrwali, fajnie. Ja się nie utrwalam, bo ja się nie oglądam później, bo nie jestem sentymentalny. Rozumiesz? Nie chcę pamiątek z wakacji w postaci zdjęć na przykład. Ja. Kogoś to może rania, ja nie potrzebuję. Wiecie, że ja nie potrzebuję się pamiętać o tym, że gdzieś byłem w zeszłym roku. Ja mam to w dupie. Ja w ogóle sobie pojadę w przyszłym roku w lepsze miejsce. Po co ja będę pamiętał, gdzie ja byłem w zeszłym roku? A po co? Przecież zeszłego roku nie ma. Rozumiesz, o co chodzi człowieku? Ja nie chcę pamiętać, gdzie ja byłem. Co ja tam przeżyłem? Po co ja mam pamiętać, co ja tam... To, co ja przeżyłem fajnego w zeszłym roku, rozumiecie, o co chodzi? To będzie blokadą do przeżycia lepszych rzeczy w tym roku. Po co mnie to potrzebne? Co ja będę sentymentem, co ja będę dzieciom zdjęcia pokazywał? Teraz swoje oglądam, narobili mi, człowieku, pysk miałem, z wózka się wylewałem, jak buterier wyglądałem. Człowieku, cieli mnie według garka, zielona kamizelka, kotek pięty, beret. Ile walki trzeba było, żeby przetrwać? Ile walki, żeby przejść przez szkolną klasę, żeby przejść podstawówkę? Rozumiesz, o co chodzi? Ile walki, po co mam na to? To jest smutne. To jest traumatyczne przeżycie oglądanie tych zdjęć. Człowieku, jeszcze zaburzony, chodziłem, jakieś włosy, jakiś płaszcz uważałem, Leonardo DiCaprio po generalnym remoncie, rozumiesz, gdzieś tam z babą starszą, człowieku, 20 lat w Szwecji mieszkałem, bo ja uważałem, proszę ciebie, że ja tak sobie życie ułożę. Co tu oglądać, co tu patrzeć? Na co? Że to szwadron śmierci, człowieku. Zabij wszystko, co konkuruje z Chrystusem. Miałeś wczoraj sukces ewangelizacyjny, zapomnij. Zapomnij. Dla potomnych coś tam sobie nagraj. To dla potomnych się nagrywa. Rozumiesz? Dla potomnych. Tak? Nie siedź w mroku. Nie patrz, że wytrzymasz. Chrześcijanin jest po to, żeby wytrzymywał. Rozumiesz? Chrześcijanin jest po to, żeby żył. Żył. I to żył pełnią życia. Żył. Nie byle jak żył. Nie byle jak. Zacznij desperacko wołać do Boga o przygodę. Powiedz, ja muszę widzieć tę sprawę z perspektywy w ogóle życia. Ja muszę. Nie wiem, jak ty mnie tam wprowadzisz. Wprowadź mnie jakoś. Wprowadź mnie w cokolwiek. W cokolwiek mnie wprowadź. W cokolwiek. Nawet gdy miał się obudzić w Meksyku w trumnie. Rozumiesz, o co chodzi?
Wstać, proszę ciebie, obdarty i obity. No rozumiesz, o co chodzi, jak Michael Douglas w tym filmie. Rozumiesz? Prezent mu brat zrobił. Się budzi w Meksyku w trumnie, człowieku. W grobie. Wyklucz wszystkie kompromisy, zapłać cenę. Powiedz, ja muszę oglądać rzeczy z perspektywy życia. Ja nie będę patrzył na ten mrok. Nigdy. Nie będę. Nie będę. Powiedz, weź z nich przykład. Powiedz, nie będę dłużej. Ja nie będę dłużej. Ja nie będę dłużej. Bo to po prostu jest katastrofa. Wyjdź ze swojej małości. Ja się poczułem wtedy na tym łóżku, ja w ogóle jakiś mały byłem. Ja w ogóle siedzę taki i przyglądam się. Mówię, Boże, jaka ciężka sytuacja. Ja, wiesz o co chodzi? A ty wiesz, że już taki nie jesteś. I rozumiesz, że to jest prorocze. W ogóle przeżywasz to. Mówi, Boże, ale naprawdę kicha. No naprawdę kicha. No naprawdę kicha. Zaraz uwierzę w to kichę i będę miał to kichę. Po prostu. Nie mów, że jeszcze musisz się wzmocnić. Nie mów tak sam do siebie. Żyj tuż za rogiem. Tam za rogiem jest w ogóle światło. Tam za rogiem jest życie. Tam za rogiem. Nie patrz na nic. Rozumiesz? Nie patrz na takie rzeczy. Diabeł będzie ci wskazywał wszystko w sposób mroczny. W sposób pomroczny. Pójdziesz po zakupy. Proszę, nie, dzisiaj tu nic nie znalazłem do kupienia. Nigdy się nie zdarzyło mi, żebym czegoś nie znalazł do kupienia, co chcę kupić. Nigdy. Tak czasem mnie ktoś prowadził w maliny. Na przykład ostatnio zobaczyłem, że od mojego w ogóle głównego tego, jak on się nazywa, ten co główny ubierający, ten mój cygan, proszę ciebie, z rynku w Nasielsku, Dorian, który do mnie mówi w ogóle, najlepsze kolekcje, najlepsze. No nie, najnowsza generacja, panie mówi, przymierzyć nic nie szkodzi, nic nie kosztuje. Ostatnio patrzę, sprzedał mi koszulkę polo, kupiłem takie ładne polo. Patrzę na te polo, mówię, tu jest polo normalnie, ten gostek z tym młotkiem na koniu. Tu też jest gostek z młotkiem na koniu, ale tak patrzę, co tam jest napisane koło tego gostka na koniu. A tam jest napisane Laurent. Ja mówię, uduszę go. Mówię, sprzedał mi koszulkę polo z dopisem Laurent. Popieprzyło im się w tej Turcji. Rozumiesz, o co chodzi? Czy tam był nawąchany któryś, czy na... Wziął tam, dopisał Laurent nad tym chłopkiem. Ja już się cieszyłem, że będę miał taką, wiesz, ludzie będą, o, ma polo. Wiesz, o co chodzi? I że nie dałem za nią 500 zł, proszę ciebie, tylko 120. Taki generalnie zadowolony. Patrzę, rozumiesz, o co chodzi? Wcześniej te buty Adidasa, co mi odpadły, dwa paski z nich dobre są, pasków nie ma, ale są dobre buty. No, ale ja nie mogę powiedzieć. Rozumiesz, o co chodzi? Żeby były złe. No ale to na siłownię mogą być. Ale z tym polo spotkam go, powiem, Dorian, ostatni raz, człowieku. Pomieszał mi dwie marki na jednej koszulce w ogóle. Mój. To jest jedna? Daj spokój, ale w jaki sposób? No. Po prostu o co chodzi? Mrok daje poczucie bezpieczeństwa. Wiecie, rozumiecie, o co chodzi? On daje poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa. Wiecie czemu? Dlatego, że to się staje takie swojskie. Po prostu mi w życiu nie idzie. Po prostu mi się nie udaje. Po prostu jest trudność. Przyzwyczaiłem się do tej trudności. Tak przez życie trzeba się przebić, kurczę, rozumiesz, jak wielkim łomem. Nic mi nie przyjdzie prosto, nic mi nie przyjdzie łatwo. Rozumiesz? Nic. Wszystko muszę przewalczyć albo stracić. Rozumiesz? I to daje fikcyjne poczucie bezpieczeństwa. Proszę was, żyjcie z boku. Spójrzcie z perspektywy innych torów. Zobacz, jak to wygląda z perspektywy Chrystusa. Wejdź w modlitwę. Spójrz z Jego perspektywy. Powiedz zaraz, to co innego. Co innego. Rozumiesz? Nie zgadzaj się na to. Dziś jest twój dzień. Nie zostawię tego do jutra. Każdy z was, z czym się boryka dzisiaj. Nie ma takiego człowieka wśród nas tutaj, który się z czymś... Ja też się z czymś borykam. Ja też mam jakieś rzeczy, z którymi się ja teraz zajmuję, które są w moim umyśle. I teraz, natomiast ja
nie waży się patrzeć na nie z perspektywy mroku. Ja nie zrobię tego. Ja po tym incydencie, który miałem jakiś czas temu, na pewno nigdy tego nie zrobię. To może się pojawić na chwilę, ale ja tego nie zrobię sobie, nie? Nie zostanę przy tym. Proszę was, nie zostawajcie przy tym. Nie traktujcie tego jako rzecz normalną. Rozumiesz? Nie wierzcie w to. Przestańcie wierzyć w to, że ta porażka musi nastąpić, że to cierpienie musi być. Nie trwajcie w nim. Oni długo trwali w tym. Oni w tym trwali długo. Zobaczcie, walczyli o coś. O coś walczyli. Walczyli o coś. Tylko to coś nie było warte tej walki. I po prostu oni mi zaimponowali. Zaimponowali mi. Powiedzieli zaraz, stop. O co ja walczę? O co mi chodzi? Boże, co ja tworzę? Przecież to jest ciemność i tylko pogłębia się ta ciemność. Coraz głębiej. I teraz rozwiązywanie problemu. Rozwiązywanie do rozwiązywania. Pomóc się o wstrząs. Małgosia składała nam świadectwo, kurczę, jakiś czas temu na grupie terapeutycznej. Spadła ze schodów. Po prostu. I tylko było fik, obita. Przyszła, spadła z tych schodów, weszła na górę do mnie, tam mieliśmy konsultację. Obiła się, obtukła głowa, ręka. Potem przychodzi na terapię i mówi: Boże, jak ja pouwalniana jestem. A my rozmawialiśmy o tym, że człowiek potrzebuje wstrząsu. On mówi, inny człowiek jestem po tym upadku. Jestem wolna od tego, od rzeczy, które lata były we mnie. Lata spadła ze schodów. Halleluja! To jest to, rozumiecie, o co chodzi? A nie, kurczę, trzymać się kurczowo, żeby nie spać. A może właśnie przechodzisz tą linię i teraz staczasz się, ale co? Zaczyna płynąć życie. Patrzysz z perspektywy życia. Tego się trzyma. Nie trzymaj się tego. Nie trzymaj się w ogóle tego mroku. Zobaczysz, bo mrok ci urządzi on ci życie urządzi. Tam będzie wersalka, tam będzie lampka, tam będzie telewizor, wszystko mroczne. Rozumiesz, o co chodzi? Każdy kanał, wszystkie mroczne. Wszędzie kino nocne. Rozumiesz, o co chodzi? Będziesz sobie włączał, sobie będziesz na etalanu, będziesz miał kino nocne. Ale ty się przyzwyczajasz, powiesz, ale mam fajne programy. Genialnie jest. Będziesz ginął. Ginął z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Boże Ojcze, dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo jest silne, że ono daje nam impuls do tego, abyśmy odpowiednio podchodzili w ogóle do wszelkich spraw, które mamy w życiu. Ojcze, nasze oczy patrzą tylko z perspektywy światła, tylko z perspektywy życia. Ojcze nasz, wyrzekamy się mroku. Wyrzekamy się funkcjonowania w ogóle w perspektywie mroku. Niczego nie będziemy oglądać od strony mrocznej. Jesteśmy ludźmi życia, ludźmi światła. Chrystus jest dla nas przestrzenią, w której żyjemy. Jest naszą masadą. Ojcze, uwielbiamy Cię za to. Uwielbiamy Cię, Ojcze, za to. Ty zmieniasz naszą perspektywę, Duchu Święty. Zmieniasz ją, Panie. Amen.